Tydzień temu napisaliśmy na naszym blogu artykuł, który okazał się rekordowy. Przeczytało go prawie 100 tysięcy osób w kilka dni. Dotyczył właśnie wielu miejsc blisko polskiej granicy, które są idealne na długi weekend lub krótki urlop. W tym odcinku przekażemy Wam tylko 5, aczkolwiek pod filmem będzie link z całą listą tych 10 propozycji. Zacznijmy więc od miejsca 5. Na miejscu 5 proponujemy Wam czeskie skalne miasta. Tak to się nazywa. Tych miast jest sporo, bo Czechy są bogate w takie geologiczne skarby. Na palcach dwóch rąk bym policzył, ale my wytypujemy przede wszystkim skalne miasto w okolicy miejscowości Artszbach oraz przy miejscowości Teplice nad Metują. Bardzo blisko siebie są, można nawet szlakiem przejść z jednego do drugiego, przy czym te teplickie skalne miasto jest takie bardziej mroczne, moim zdaniem, tajemnicze. Ono też inspirowało Goethego, lubił sobie tam chodzić, być może nie jeden wiersz tam stworzył. Jeszcze, żeby być szczerym, no to w jednym i drugim przypadku na majówkę może być sporo Polaków. No, tak jest niestety. Natomiast w trzeciej propozycji to są Brałmowskie ściany. Myślę, że to jest alternatywa propozycja i tam aż tylu turystów w długi weekend nie będzie. A to jest bezpośrednie przedłużenie naszych gór stołowych i błędnych skał. Wszystkie te propozycje są o tyle ciekawe, że są położone naprawdę blisko polskiej granicy, rzut kamieniem, czasami nawet pół godziny drogi. Miejsce 4. Na miejscu 4 proponujemy Saksonię. Przy czym spokojnie, nie otwierajcie oczu, nie chodzi o cały land. Nie chodzi też o Szwajcarię saksońską, bo ona jest po prostu bardzo podobna do tych propozycji, które wcześniej powiedzieliśmy na temat Czech. Ale zejdźmy troszeczkę niżej, na poziom tafli wody rzeki Łaby, potężnej rzeki, która w tym miejscu tworzy przepiękny przełom rzeczny, wręcz kanion. Te widoki są fantastyczne, też inspirowały wielu niemieckich poetów i artystów. Już nie chodzi o Bastei i widok stamtąd, ale na przykład o mury twierdzy Königstein, jednej z największych i najpotężniejszych twierdz tego typu w Europie. I jak już będziemy na samym dole znowu, to mamy do wyboru wzdłuż rzeki Łaby drogi samochodowe, autobusowe, kolejowe, rowerowe. Też na Upartego można płynąć statkiem aż w kierunku Drezna. Gdy wyskoczymy od czasu do czasu w lewo lub prawo od doliny, możemy zobaczyć pałace, zamki, ogrody, ale też mnóstwo winnic. I to właśnie winnice są też symbolem tej doliny. W okolicach Pilnic na przykład jedna z takich winnic należy do polskiej rzeźbiarki Małgorzaty Chodakowskiej. Bardzo polecamy, piękne miejsce, ale oczywiście jeśli mamy jeszcze jeden albo dwa dni, to na końcu wypada zrobić sobie deser, czyli Drezno. Zanim przedstawię Wam pierwszą trójkę, to gościnny występ gościa, czyli Karola z kanału Kołem się toczy, który kojarzy się m.in. z turystyką rowerową. Karol poza konkursem zaproponuje też jedno miejsce od siebie dla Was. Karolu. Cześć, słuchajcie, ja chciałem Wam zaproponować troszeczkę aktywności fizycznej i wybranie się na rower dookoła Tatr. Jest to genialna, bardzo widokowa trasa, taka idealna na 2-3 dni. Można spać sobie pod namiotem, można nocować w jakichś pensjonatach. Jest tam co robić, co oglądać, zwłaszcza oglądać. Jeśli natomiast nie czujecie się na siłach, bo jednak są tam dość długie przełęcze, to polecam coś prostszego i bardziej płaskiego, na przykład ze Szczecina do Frankfurtu wzdłuż Odry. Jest tam cały czas ścieżka, asfaltowa ścieżka po niemieckiej stronie, genialnie pociągnięta. Jesteście tam tylko Wy, przyroda i nic więcej, można naprawdę wypocząć. Bardzo polecam. Dziękujemy naszemu specjaliście. Miejsce 3 teraz w naszym zestawieniu, brązowy medal dla przedstawiciela wschodniej granicy. Chodzi o Bieszczady Ukraińskie. O ile polska część Bieszczadów w czasie majówki czy czerwcówki może być zatłoczona, zwłaszcza też przez takich turystów weekendowych, którzy lubią sobie podjeżdżać samochodami wręcz na szlaki i przełęcze, o tyle ukraińska część Bieszczadów i Bojkowszczyzny to kwintesencja spokoju przez duże S. Spokojne, senne wioski, drewniane cerkwie, ale też murowane, fantastyczny i cichy krajobraz. Wielką atrakcją jest w tym miejscu też
kolej zakarpacka, która biegnie ze Lwowa do Użgorodu, ale nas interesuje tylko fragment tej kolei pomiędzy Samborem a Użokiem, zwłaszcza w okolicach miejscowości Sianki, gdzie jest przełęcz Użocka i mnóstwo serpentyn, bardzo dużo wiaduktów, tuneli powoduje, że miłośnicy kolei i gór wręcz piszczą z zachwytu w tym miejscu, a sam Użok, wioseczka, jest fajnym punktem wypadowym na szlaki w stronę Opołonka czy w stronę Pikuja. Pikuj jest najwyższą górą w Bieszczadach tak naprawdę. Miejsce drugie, medal srebrny, to znów powrót do Czech, aczkolwiek właściwie jesteśmy przy granicy z Austrią prawie, czyli Morawy Południowe. Morawy Południowe, do których łatwo się dostać z Polski, bo autostrada D1 jest bezpośrednim przedłużeniem naszej autostrady A1, a D1, mijając Brno, właśnie w 3 godziny możemy dostać się w ten rejon. Rejon, który słynie z pięknych, kolorowych, wielopasmowych wzgórz, z piwniczek winnych, z kapliczek, z wina samego w sobie, w związku z czym nazywany ten rejon jest czasami środkowoeuropejską Toskanią. Może nie przesadzone nawet w tym przypadku. Jak ktoś lubi historię i zabytki, to gotyk na przykład w Znojmie. Tam też jest most zaprojektowany przez Gustawa Eiffla. Jak ktoś lubi pałace i zamki, zwłaszcza troszeczkę bliższe czasowo, to Lednice w Altice, kompleks pałacowo-parkowy, można tam przez pół dnia zachwycać się tymi terenami, a wszystkich pogodzi Mikulow, miasto pięknie położone na wapiennych wzgórzach z zamkiem, kościołami. Wielu z Was pewnie mijało Mikulow w drodze na przykład w Alpy czy do Włoch, a sam Mikulow sam w sobie jest fantastyczną atrakcją i okolice. Miejsce pierwsze, kochani, miejsce pierwsze, daliśmy wyspie na Bałtyku, wyspie niemieckiej, czyli Rugi. Naszym zdaniem jednej z najpiękniejszych wysp w Europie, a na pewno faworytce do tronu bałtyckiego. I paradoksalnie do Rugi bardzo łatwo jest dojechać pociągiem, na przykład ze Świnoujścia, ze Szczecina, samochodem, no to wiadomo. Rugia ma przepiękny krajobraz, zwłaszcza północna jej część to park krajobrazowy Jasmund, który chroni m.in. klify kredowe, przepiękne klify kredowe, które inspirowały na przykład Kaspara Friedricha, autora tego właśnie obrazu, który pewnie kojarzycie, ale też półwysep i przylądek Arkona z latarnią morską, z grodziskiem Słowian, eleganckie, białe kurorty Sassnitz czy Binz z taką architekturą przypominającą nasz Sopot, chociaż Binz ma dłuższe molo niż w Sopocie. Stamtąd też startuje pędzący Roland, bardzo fajny pociąg retro. Natomiast naszym super typem jest wyspa Hiddensee, która przylega do Rugi. Tam można dostać się tylko promem po wyspie. Nie można jeździć samochodami, ale jest przepięknym takim bajkowym krajobrazem, który jest takim miksem klimatów jakby z Muminków i ani z Zielonego Wzgórza. Wyspa była przez Niemców wyspą artystów. Bramą do Rugi jest Stralsund, przepiękna, zabytkowa miejscowość, taka hanzeatycka, ceglana, słynąca też z dużego oceanarium. Na pewno do Stralsund traficie, jak będziecie się wybierać na Rugię. No to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że śledzicie nasz kanał i naszą serię. Tak jak powiedziałem, pod filmem w linku zobaczycie pozostałe propozycje. No bo jak podróżnicza piątka, to podróżnicza piątka, a nie dziesiątka, prawda? Liczymy, że któraś z tych propozycji Was zainspiruje i pojedziecie za granicę, niekoniecznie lecąc. Pozdrawiam.